Cześć, tu Aga Kopczyńska, prowadzę blog agamasmaka.pl, a na co dzień pomagam ludziom lepiej żyć dzięki temu, że lepiej jedzą. Wszystko oczywiście metodą małych kroków. Dziś chciałabym Ci poopowiadać trochę o tym, jak nie zachorować na cukrzycę typu drugiego. Dzisiejsze nagranie dedykuję wszystkim, którym zależy na uniknięciu właśnie tej choroby. Jeśli jesteś osobą zdrową, ale masz w rodzinie osoby chore na cukrzycę typu drugiego, koniecznie pozostań ze mną do końca i posłuchaj tego nagrania. Posłuchaj go również wtedy, kiedy już teraz borykasz się z insulinoopornością czy stanem przedcukrzycowym, bo Twój styl życia i żywienia ma niebagatelny wpływ na rozwój tej choroby. Występowanie cukrzycy typu drugiego w zasadzie wynika głównie z niewłaściwej diety i niskiej aktywności fizycznej, które z czasem prowadzą do otyłości. Znaczenie w rozwoju choroby mają również inne czynniki, na przykład używki, alkohol, nikotyna. Działania profilaktyczne, które mogą uchronić Cię przed zachorowaniem, możesz podjąć już teraz. A w zasadzie rekomendowałabym, abyś podjął lub podjęła je już teraz. Metodą oczywiście małych kroków możesz już teraz zacząć robić coś w tym celu, aby uniknąć tej choroby. O jakich działaniach chcę Ci powiedzieć i do jakich działań szczególnie będę Cię zachęcała. Przede wszystkim do zmiany diety i opowiem Ci o takich 9 punktach istotnych właśnie z perspektywy profilaktyki cukrzycy typu drugiego. Opowiem Ci również o tym, że warto włączyć lub zwiększyć aktywność fizyczną i duży nacisk położyć na badania profilaktyczne. Oczywiście w dalszej części nagrania opowiem Ci również jakie i dlaczego. No to dobrze. Mam nadzieję, że siedzisz wygodnie, masz coś dobrego do picia. Ruszamy. Dietę w profilaktyce cukrzycy typu drugiego chciałabym Ci przedstawić w postaci takich 9 punktów, 9 w moim poczuciu bardzo istotnych kwestii. Pierwsza kwestia będzie taka bardzo podstawowa, ale z doświadczenia wiem, że często właśnie podstawy kuleją u osób, które zjawiają się u mnie po poradę dietetyczną. Przede wszystkim zadbaj o podstawowe zdrowe nawyki żywieniowe. Codzienne nawyki żywieniowe mają bardzo istotny wpływ na rozwój cukrzycy typu drugiego. No, większy wpływ ma to, co robisz codziennie, co zjadasz codziennie, niż to, co zdarzy się raz na jakiś czas. Przede wszystkim więc na co dzień jedz regularnie. Regularne spożywanie zdrowych posiłków będzie przeciwdziałało wahaniom poziomu glukozy we krwi. Jedząc regularnie, będziesz mieć jednak również mniej ochoty na podjadanie. U moich podopiecznych najczęściej najlepiej sprawdza się 4-5 posiłków w ciągu dnia. Zadbaj o odpowiednie zbilansowanie tych posiłków, tych regularnych posiłków, które jesz. Bo nie jest ważne, żeby jeść cokolwiek, ale należy serwować sobie takie dania, które będą zawierały wszystkie niezbędne składniki. Uczę moich pacjentów, aby ich główne posiłki zawierały dobre źródła 3 makroskładników: białek, węglowodanów i tłuszczów. Oczywiście o dobrych źródłach tych składników niebawem Ci powiem. Takie odpowiednie zbilansowanie posiłków pomaga w utrzymaniu stałego poziomu energii w ciągu dnia, zapewnia poczucie sytości i sprawia, że czujemy się po prostu lepiej. Zwróć uwagę też na ilość węglowodanów, które spożywasz w ciągu dnia, ale również na ilość węglowodanów w poszczególnych posiłkach. Często widuję dzienniczki żywieniowe osób, które potrafią zjadać posiłki o bardzo zróżnicowanej ilości węglowodanów. W niektórych posiłkach dobrych źródeł węglowodanów nie ma praktycznie w ogóle, a po kilku godzinach taki człowiek serwuje sobie na przykład mocno słodki produkt obfitujący w cukry proste, który bardzo podbija mu poziom glukozy we krwi. Nasz organizm tego bardzo nie lubi, tak samo zresztą jak nie lubi objadania się. Punkt drugi. Wybieraj odpowiednie źródła węglowodanów. Skoro mówimy o tych węglowodanach i o tym, ile ma ich być, to warto wspomnieć, z jakich produktów powinny pochodzić. Warto pomyśleć przede wszystkim o ograniczeniu żywności zawierającej tak zwane węglowodany łatwo przyswajalne, cukry dodane i wolne cukry. Wiele osób uważa, że na przykład miód czy soki owocowe 100% są produktami zdrowymi i mogą być spożywane w nieograniczonych ilościach. Otóż nie. No, o nadmiernym spożyciu słodyczy zapewne wspominać Ci nie muszę, bo zakładam, że to oczywiste. Zwróć jednak uwagę również na zdrowe słodycze, które mogą sprowadzić Cię na manowce. Mogą być słodzone miodem, sokiem jabłkowym, różnego rodzaju syropami, fruktozą i choć nie zawierają dodatku białego cukru, to jednak zwiększają pulę cukrów w Twojej diecie.
Jakie zatem są rekomendowane źródła węglowodanów w profilaktyce cukrzycy typu drugiego? No więc przede wszystkim jedz produkty pełnoziarniste o niskim indeksie glikemicznym. Wybieraj więc mąki razowe i produkty na ich bazie. Co to znaczy? No sięgaj po kaszę, pseudozboża, na przykład kaszę gryczaną, komosę ryżową, amarantus, nieprzetworzone płatki zbożowe, na przykład owsiane. Jeśli nie możesz jeść glutenu, wybieraj oczywiście bezglutenowe płatki owsiane. Jeśli jesz chleb, jedz najlepiej chleb pełnoziarnisty. Punkt trzeci. Sięgaj również po dobre źródło białka. Wybór odpowiednich źródeł poszczególnych makroskładników w diecie może mieć bardzo duże znaczenie w profilaktyce cukrzycy typu drugiego i nie dotyczy to tylko węglowodanów, o których teraz Ci powiedziałam. Białko też jest ważne. Jeżeli chodzi o źródła białka, to spośród nich chciałabym Ci szczególnie odradzić tłuste mięsa, a podwójnie szczególnie mięso przetworzone. Mam tu na myśli głównie kiełbasy, wędliny i inne przetwory mięsne. Jeśli jesz produkty odzwierzęce, wybieraj chude rodzaje mięsa, ryby oraz chudy nabiał. Natomiast bardzo chciałabym Cię zachęcić do zwiększenia udziału białka roślinnego w Twojej diecie. Rośliny strączkowe, takie jak różnego rodzaju fasole, soczewice, ciecierzyca, groch, soja, to produkty o niskim indeksie glikemicznym. Spośród roślin strączkowych jedynie bób ma wysoki indeks glikemiczny. Natomiast bobu nie jadamy zwykle zbyt często, bo jest to roślina sezonowa. Strączki to ogólnie wspaniałe źródło witamin z grupy B, składników mineralnych, ale również błonnika. Zawierają oprócz białka również węglowodany złożone i o nich opowiedziałam Ci wcześniej. Dostępne na naszym rynku na przykład makarony z soczewicy czy ciecierzycy to również znakomita alternatywa dla osób, które zwracają uwagę na wpływ żywienia na glikemię. Natomiast jeżeli nie za bardzo lubisz gotować sobie groch czy fasolę, to może to będzie dla Ciebie rozwiązanie, żeby sobie kupić taki makaron z ciecierzycy czy soczewicy. Punkt czwarty. Zadbaj o odpowiednią ilość i jakość tłuszczów w diecie. Pamiętaj, że wysoki poziom cukru we krwi ma wpływ na układ krążenia, a nasz układ krążenia możemy wesprzeć dietetycznie również poprzez wybór odpowiednich źródeł tłuszczów. Warto wprowadzić do diety tłuszcze wielonienasycone oraz jednonienasycone. Na blogu pisałam o tych tłuszczach wielokrotnie, więc nie będę się powtarzać. Natomiast chciałabym Ci tu przypomnieć, że jakość tłuszczów w diecie jest nie mniej ważna niż ich ilość ogółem, jeśli chodzi o profilaktykę cukrzycy typu drugiego. Pamiętaj, że tłuszczów nasyconych powinniśmy jeść możliwie najmniej. Tymczasem przeciętny zjadacz chleba konsumuje ich całkiem sporo w mięsie, w przetworach mięsnych, o których wspominałam, w nabiale, szczególnie w tym tłustym nabiale jest sporo tych tłuszczów, w jajach. No i nierzadko taki człowiek dokłada ich sobie do diety jeszcze z olejem kokosowym, który jest ostatnimi czasy bardzo modny. Warto te produkty ograniczyć. Jak to zrobić? No wybierać chudsze rodzaje mięsa i nabiału, a do tego zwiększyć udział produktów roślinnych w diecie. Konieczne jest również ograniczenie tzw. izomerów transkwasów tłuszczowych, które zjadasz przede wszystkim w słodyczach i produktach typu fast food. Punkt piąty. Nie wykluczaj z diety źródeł węglowodanów. Skonsultuj się z dietetykiem. Dopasowanie ilości poszczególnych makroskładników w diecie jest naprawdę kwestią indywidualną. Najlepiej, żeby pomógł Ci w tym dietetyk na podstawie analizy Twoich badań, wiedzy o schorzeniach, z którymi się borykasz. Procentowo rozkład białek, węglowodanów i tłuszczów w diecie wyglądać może naprawdę różnie. Udział węglowodanów w diecie może wynosić na przykład 45% całkowitej ilości energii. Jeśli natomiast węglowodany pochodzą z produktów o niskim indeksie glikemicznym, zawierają dużą ilość błonnika pokarmowego, to możliwe jest zwiększenie ich udziału na przykład do 60%. Zwiększenie ilości węglowodanów sprawdza się szczególnie u osób aktywnych fizycznie, bo one potrzebują ich więcej. W przypadku białka zwykle sugeruje się 15-20% wartości energetycznej diety, jednak w przypadku niektórych pacjentów również tu zdarza się czasowo zwiększać podaż tego makroskładnika, o ile oczywiście nie ma przeciwwskazań zdrowotnych. Jednak trzeba powiedzieć jasno, w niektórych przypadkach to nie będzie dobre rozwiązanie, więc nie idź w kierunku diet wysokobiałkowych, dlatego że ktoś Ci powiedział, że to są fajne diety. Nie ograniczaj węglowodanów bez rozmysłu i bez konsultacji z rzetelnym specjalistą.
W sytuacji zaistnienia czynników ryzyka cukrzycy typu drugiego, np. otyłości, rozkład makroskładników może się już różnić od rozkładu u osoby zdrowej, która jest aktywna fizycznie. Zawsze dlatego będę powtarzała z uporem maniaka, że konieczna jest indywidualizacja diety i nic nie zastąpi konsultacji ze specjalistą. To znaczy widełki widełkami, ale każdy ma swoją odmienną sytuację zdrowotną i do tej sytuacji zdrowotnej musimy dopasować dietę, a nie nas dopasowywać do diety, którą ktoś wymyślił i określił jako najlepszą. Punkt szósty. Włącz do diety nieprzetworzone produkty roślinne. Po prostu włącz do diety rośliny. Wiem, że przed chwilą zaczęłam Ci opowiadać o różnych takich szczegółach, niuansach, ale teraz będzie taka bardzo ogólna zasada, która Ci to wynagrodzi i pozwoli Ci zrobić coś dobrego dla Twojego zdrowia. Jedz rośliny. Odpowiednie spożycie warzyw, owoców. Owoców oczywiście w kontrolowanych ilościach, ale także spożycie innych nieprzetworzonych produktów roślinnych, tych, które wymieniłam. Produktów pełnoziarnistych, roślin strączookowych, orzechów, pestek, nasion jest doskonałym elementem profilaktyki cukrzycy. Odpowiednia ich ilość w diecie umożliwia dostarczenie sobie wszystkich niezbędnych witamin, składników mineralnych, ale także wartościowego błonnika. Punkt siódmy. Odpowiednia ilość błonnika. No właśnie, o tym już trochę powiedziałam. Wiemy, że błonnik jest ważny. Ile powinniśmy go jeść? No, minimalna dzienna podaż błonnika to 25 gramów lub możemy powiedzieć, że też 15 gramów na 1000 kalorii. Jeżeli jesz codziennie nieprzetworzone produkty roślinne, do czego Cię zachęcam i zachęcałam przed chwilą, to nie będziesz mieć absolutnie żadnych problemów ze zrealizowaniem tego planu. Szczególnie podkreśla się rolę frakcji błonnika rozpuszczalnych w wodzie, np. pektyn, np. beta-glukanów. Te ostatnie znajdziesz chociażby w płatkach owsianych, które Ci również rekomendowałam. Punkt ósmy. Unikaj produktów, które są na czarnej liście produktów zwiększających ryzyko zaistnienia cukrzycy typu drugiego i innych chorób dietozależnych. Jest trochę produktów, oczywiście oprócz cukru i słodyczy, które w Twojej diecie powinny pojawiać się niezwykle rzadko, jeśli chcesz uniknąć zachorowania na cukrzycę typu drugiego. Zaleca się przede wszystkim ograniczenie alkoholu, ograniczenie sodu, czyli unikaj dosalania dań i gotowej żywności, która jest bardzo bogata w sól, produktów wysoko przetworzonych, tytoniu. Alkohol hamuje uwalnianie glukozy z wątroby. Ilość soli z kolei pochodząca ze wszystkich źródeł nie powinna przekraczać 5 gramów na dobę. Produkty wysoko przetworzone są niestety źródłem tłuszczów trans, węglowodanów łatwo przyswajalnych, ale również nadmiernej ilości sodu właśnie. Pamiętaj więc o tym, idąc na zakupy czy do restauracji. Punkt dziewiąty. Wybierz sposób żywienia dopasowany do Twoich potrzeb, ale zalecany przez specjalistów. Wybór odpowiedniego stylu odżywiania, więc żywienie się zgodnie z zaleceniami odpowiednio zbilansowanej diety, może mieć bardzo istotne znaczenie w profilaktyce cukrzycy typu drugiego. Sprawdzić mogą się różne style odżywiania, na przykład tak zwana dieta DASH, dieta śródziemnomorska, dobrze zbilansowane diety roślinne i inne, ale także po prostu odżywianie zgodne z zaleceniami dla osób zdrowych Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Naprawdę nie musisz przechodzić na jakąś dietę o modnie brzmiącej nazwie, żeby jeść i żyć zdrowo. Dieta powinna być oczywiście dostosowana do Twoich preferencji smakowych, do stanu zdrowia, do możliwości finansowych i do stylu życia, abyś w ogóle był albo była w stanie realizować jej zalecenia, bo co nam po świetnej diecie, której nie będziesz w stanie wdrożyć, bo nie będzie Cię na nią stać, albo nie będzie Ci smakowała i po prostu nie będziesz chciał jej wdrożyć. Mam nadzieję, że te rady dotyczące żywienia w profilaktyce cukrzycy typu drugiego przydadzą Ci się i coś wyciągniesz dla siebie z tego wszystkiego, co powiedziałam. Teraz chciałabym Ci powiedzieć coś na temat stylu życia w profilaktyce tej choroby, bo istotnym elementem tej profilaktyki jest aktywność fizyczna i ograniczenie czasu pozostawania bez przerwy w pozycji siedzącej. Wysiłek fizyczny, który podejmujemy, powinien być przede wszystkim regularny, podejmowany co najmniej co 2-3 dni, jednak najlepiej by było, gdyby to było codziennie. Pamiętaj, że każda aktywność powinna być dostosowana do Twoich możliwości i stanu zdrowia. Ważną rolę pełni również tak zwana spontaniczna aktywność fizyczna, czyli także to, że na przykład pójdziesz do sklepu pieszo
lub na przykład wysiądziesz z autobusu przystanek wcześniej. To, że na przykład kilka razy w ciągu dnia wejdziesz po schodach, czy pójdziesz na spacer z psem. Pamiętaj, wszystko jest ważne. W profilaktyce cukrzycy typu drugiego istotna jest również optymalna ilość snu oraz unikanie stresu, a zatem zachowanie odpowiedniej higieny psychicznej. Oprócz tego, coś istotnego, o czym mówiłam już na początku, badania i kontrola lekarska w profilaktyce cukrzycy typu drugiego. To bardzo, bardzo, bardzo istotna kwestia. Kontrola poszczególnych parametrów krwi może być dla Ciebie i Twojego lekarza bardzo ważną informacją dotyczącą ryzyka wystąpienia u Ciebie tej choroby. Regularnie więc sprawdzaj swój profil lipidowy, czyli cholesterol, triglicerydy. To bardzo ważny element tej profilaktyki, bo zaburzenia lipidowe występują aż u 60-80% chorych na cukrzycę typu drugiego. Zaliczane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne do czynników ryzyka cukrzycy typu drugiego. Kontroluj też swoje ciśnienie tętnicze krwi. Nadciśnienie zaliczane jest przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne również do czynników ryzyka cukrzycy typu drugiego. Częstą sytuacją jest na przykład to, że nadciśnienie tętnicze pojawiło się, zanim pacjent został zdiagnozowany w kierunku cukrzycy typu drugiego. Nadciśnienie stwierdza się u 39% chorych, u których dopiero została wykryta cukrzyca typu drugiego. Kontroluj i staraj się utrzymać należną masę ciała. Jeśli na przykład masz nadwagę, ale jesteś zdrową osobą, wdrażaj po prostu zasady zdrowego żywienia. Wprowadzenie działań, o których Ci dzisiaj opowiadam, może być bardzo pomocne. Pacjenci z nadwagą lub otyłością są niestety również w grupie ryzyka cukrzycy typu drugiego według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i warto tu nadmienić, że aż połowa osób borykających się z nadciśnieniem jest również otyła. Zdecydowanie nie polecam Ci jednak głodówek czy niezbilansowanych diet alternatywnych, czyli takich diet cud. Jeśli jest potrzeba schudnięcia, warto skonsultować się ze specjalistą i warto zrobić to w zdrowy sposób. I ostatnie, ale nie najmniej ważne. Monitoruj glikemię, czyli sprawdzaj po prostu stężenie glukozy we krwi. Istotne jest regularne wykonywanie badań krwi i oczywiście nie zawsze kontrola poziomu samej glukozy na czczo okaże się wystarczająca. W zależności od grupy ryzyka należy kontrolować również inne parametry, które wskaże Ci na pewno Twój lekarz lub dietetyk. Szczególnie gorliwie do tematu profilaktyki cukrzycy typu drugiego powinnaś lub powinieneś podejść, jeśli masz więcej niż 45 lat, masz nadwagę lub otyłość, jeśli cukrzyca typu drugiego występowała w Twojej rodzinie, szczególnie powinnaś zagłębić się w profilaktykę wtedy, jeśli unikasz aktywności fizycznej, jeśli Twoje badania wskazały na stan przedcukrzycowy, a może już borykasz się z insulinoopornością. Uważaj też, jeżeli masz nadciśnienie, za wysoki cholesterol lub triglicerydy. Jeśli byłaś w ciąży i chorowałaś na cukrzycę ciążową, to również jesteś w grupie ryzyka. Uważaj też, jeśli chorujesz na zespół policystycznych jajników lub na przykład urodziłaś dziecko, które ważyło ponad 4 kg. Nie chcę Cię absolutnie straszyć, ale to są po prostu czynniki ryzyka, na które warto zwrócić uwagę i wtedy wdrożenie takiej profilaktyki, o której Ci dzisiaj opowiadałam, może zrobić naprawdę dużo dobrego. Generalnie ta profilaktyka cukrzycy typu drugiego to są po prostu zdrowe zasady żywienia, zwracanie uwagi na pewne składniki diety, unikanie tych, które nam szkodzą, więc w zasadzie można powiedzieć, że to nie jest takie nie wiadomo co, nie jest to żadna dieta cud. Po prostu jedz zgodnie z rekomendacjami eksperckimi, nie uciekaj się do niesprawdzonych diet i po prostu badaj się, dbaj o aktywność fizyczną, sen, higienę, swojego funkcjonowania, unikanie stresu. Mam nadzieję, że to nagranie trochę Ci przybliżyło temat profilaktyki cukrzycy typu drugiego. Zachęcam Cię do odwiedzania mojego bloga, do odwiedzania mnie na Instagramie, na Facebooku. Możesz obejrzeć moje filmy, posłuchać moich podcastów na YouTubie, w serwisach podcastowych. Zachęcam Cię serdecznie również do kontaktu, jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości, a może jakieś wnioski po wysłuchaniu tego nagrania. Będę bardzo wdzięczna, jeśli mi o tym napiszesz. Serdecznie Cię pozdrawiam. Cześć.